Materiał przygotowany dla portalu histmag.org. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historię, które opowiadamy. Troja. Historia mitycznego miasta. Do ostatnich dekad XIX wieku rozsławiona w homeryckiej Iliadzie Troja była uważana jedynie za mityczny twór. Jednak dziesięciolecia badań archeologicznych zweryfikowały ten pogląd. Czy więc Troja Homera naprawdę istniała? Wojna trojańska zaczęła wzbudzać zainteresowanie już w średniowieczu, kiedy postrzegana była jako w pełni historyczne wydarzenie. Jednak wówczas zainteresowanie to skupiało się przede wszystkim wokół heroicznych postaci oraz ich czynów, które odpowiadały wartościom utrwalonym przez kulturę dworską i etos rycerski lub były elementem narodotwórczego mitu. Troja i jej zniszczenie stały się tematem poetyckich utworów i powieści powstających głównie w XII i w XIII wieku. Do najważniejszych można zaliczyć utworzoną w połowie XII wieku La Destruction de Troyes autorstwa Benoît de Saint-Maur i opartą o nią powieść Historia Destractiones Troie, napisaną w 1287 roku przez Guido della Colonia. W epoce nowożytnej zaczął dominować nurt sceptycznie odnoszący się do historyczności wojny trojańskiej, a co za tym idzie, samej Troi. W XVII wieku francuski matematyk, fizyk i filozof Blaise Pascal uznał dzieła Homera za nic więcej niż romans. Z kolei XIX-wieczny angielski historyk George Grote w swojej liczącej 12 tomów A History of Greece From the Earliest Period to the Close of the Generation Contemporary with Alexander the Great włożył podania o Troi pomiędzy bajki. W poszukiwaniu legendarnego miasta. Mimo powszechnie panującego sceptycyzmu podejmowano próby odkrycia bądź zidentyfikowania homeryckiej Troi, posługując się wzmiankami na jej temat w dziełach nie tylko samego Homera, ale też Herodota czy Strabona. W XVI i XVII wieku dominował pogląd utożsamiający Troję z Aleksandrią Troas, ruinami miasta z okresu hellenistycznego, położonego nad Morzem Egejskim w pobliżu północnego krańca tureckiego wybrzeża. Pod koniec XVIII wieku francuski uczony Jean-Baptiste Le Chevalier zlokalizował Troję w pobliżu wioski Pinarbasu. W 1822 roku szkocki dziennikarz Charles McLaren zasugerował, że Troja usytuowana jest w miejscu wznoszącego się na 32 metry kopcu zwanym Hisarlik, na którym zachowały się greckie i rzymskie pozostałości po mieście Ilion. Przez następne 50 lat teza nie spotkała się z żadnym odzewem ze strony świata nauki. Wszystko zmieniło się jednak za sprawą działań tureckiego lewantyńczyka pochodzenia angielskiego Franka Calverta, który w 1865 roku przeprowadził w tym miejscu pierwsze wykopaliska. Troja. W Pinarbasu czy Hisarlik? Zafascynowany działaniami Homera, Frank Calvert był pewien, że oparte są one na faktach, a nie fikcji. Calvert nie był jednak zawodowym archeologiem, tylko urzędnikiem konsularnym. Wszelką wiedzę z zakresu historii i archeologii zdobył sam, odwiedzając w młodości starożytne ruiny różnych cywilizacji, m.in. greckie Ateny i Korfu, włoskie Brindisi czy Egipt. W 1847 roku starszy brat Franka, Fryderyk, kupił w Azji Mniejszej farmę o powierzchni 8 km2, w której granicach znalazła się część wskazanego przez Charlesa McLarena kopca Hisarlik. W 1865 roku Calvert rozpoczął tam szeroko zakrojone badania archeologiczne. Tymczasem misji odnalezienia Troi podjął się inny zafascynowany dziełami Homera archeolog amator, Heinrich Schliemann.
kierując się powszechnie przyjmowaną przez grono zwolenników historyczności miasta tezą Jean-Baptiste La Chavalère, niemiecki biznesmen rozpoczął poszukiwania w pobliżu Pinarbasu. Jednak początkowe badania i rozeznanie przynosiły Schliemannowi jedynie rozczarowanie. Badacz biznesmen nie miał też pomysłu na inną lokalizację mitycznego miasta. Troja. Wielkie odkrycie Calverta i długi cień Schliemanna. Heinrich Schliemann miał już zrezygnować z dalszych poszukiwań i wrócić do domu, ale powstrzymał go Calvert, który oznajmił, że pod wzgórzem Hisarlik znajduje się legendarna Troja. W swoich poszukiwaniach Frank Calvert nigdy nie zdołał przebić się do głębszych, a co za tym idzie starszych warstw miasta, ale nie przeszkadzało mu to być pewnym swojego odkrycia, co miał zamiar udowodnić z pomocą oraz środkami zamożnego Heinricha Schliemanna. W 1868 roku biznesmen pierwszy raz odwiedził Hisarlik, a dwa lata później wraz z Calvertem przystąpił do zakrojonych na szeroką skalę wykopalisk. Badania trwały od 1871 roku i zakończyły się w 1890 roku, wraz ze śmiercią Schliemanna. W tym czasie odkryto kilka warstw wskazujących na istnienie w tym miejscu osadnictwa datowanego od wczesnej epoki brązu do czasów rzymskich. Oprócz pozostałości po miastach odnaleziono liczne artefakty, w tym złote ozdoby, a także naczynia i broń. Najcenniejsze znalezisko nazwano Skarbem Priama na cześć mitycznego króla Troi. Przełomowe odkrycie ma też swoją mroczną historię. Podający znacznie większe środki, możliwości i wpływy Schliemann wykorzystał i przyćmił Calverta, przypisując sobie pomysł na poszukiwanie Troi w Hisarlik oraz samo znalezisko. Tym samym sprawił, że nazwisko Calvert do końca XX wieku nie było w żaden sposób kojarzone z wiekopomnym odkryciem. Którą Troję opisał Homer? Wieloletnie badania nad kopcem Hisarlik odsłoniły 4000 lat historii tego miejsca, którą podzielono na 9 warstw archeologicznych. Każda z nich odpowiada miastu zbudowanemu na ruinach poprzedniego. Chronologicznie warstwy obejmują przedział od wczesnej epoki brązu, Troja od pierwszej do piątej, przez okres hellenistyczny, Troja ósma, do czasów rzymskich, Troja dziewiąta. Które miasto odpowiadało mitycznej Troi? Sam Schliemann zaproponował warstwę drugą, ale dalsze badania wykazywały, że istniała ona 1000 lat wcześniej. Mniej więcej od 2500 roku do 2300 roku przed naszą erą. Troja druga była dwa razy większa niż jej poprzedniczka. Miasto posiadało chronioną przez masywne mury cytadelę oraz dolne miasto podzielone na dzielnice, wskazujące na rozwarstwienie społeczne mieszkańców. W Troi drugiej pierwszy raz znaleziono ceramikę i liczne ozdoby świadczące o rozległych kontaktach handlowych Trojan. Schliemanna zwiodło nie tylko złe datowanie, ale też fakt, że miasto dwukrotnie uległo zniszczeniu. Nie ma jednak przesłanek wskazujących, że były to następstwa zbrojnego konfliktu. Pewny swojej racji co do Troi drugiej, Heinrich Schliemann zlekceważył pozostałe warstwy, doprowadzając do zniszczenia wielu cennych artefaktów. Zaniedbały warsztat krytykowany był jeszcze za swojego życia. Wilhelm Dorpfeld, niemiecki architekt i archeolog amator, który uczestniczył w późniejszych wykopaliskach Schliemanna, a po jego śmierci przejął badania, wykazał się większą ostrożnością oraz profesjonalizmem. W swojej pracy koncentrował się na warstwach pominiętych przez poprzednika, wskazując jako homerycką Troję VI, istniejącą od 1750 roku do 1300 roku przed naszą erą. Dowodzić miał tego słaby odcinek murów,
który pojawił się również w eposie, a także obecność mykeńskiej ceramiki. Troja. Dalsze badania. Kolejne prace na stanowisku prowadził w latach 1932-38 Karl Bergen, profesjonalny archeolog i profesor na Uniwersytecie w Cincinnati. Badacz udowodnił, że miejsce można podzielić na co najmniej 9 warstw, sugerując jednocześnie, że wśród nich istnieje możliwość wyodrębnienia kolejnych podpoziomów. Między 1988 a 2005 rokiem pracę prowadził niemiecko-amerykański zespół z uniwersytetów w Tybingenie i Cincinnati pod kierownictwem Manfreda Korfmana i Briana Rosa. Naukowcom udało się znaleźć groty strzał i nadpalone ludzkie szczątki datowane na XII wiek przed naszą erą, co mogło wskazywać na mające wówczas miejsce działania zbrojne. Odkrycia zachęciły Korfmana do kontynuowania wykopalisk w latach 2006-2012. Rok później szeroko zakrojonych prac na stanowisku Fisarlik miał się podjąć międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół na czele z archeologiem Wisconsin-Madison Williamem Allwardem. Niestety, turecki rząd w ostatniej chwili cofnął pozwolenia na badania. Od 2014 roku prace wykopaliskowe prowadzone są przez turecki zespół z Uniwersytetu Çanakkale Onseki Smart, zaś w 2016 roku Uniwersytet w Amsterdamie rozpoczął badania nad historią samych wykopalisk. Troja pod panowaniem Hetytów i Greków. W źródłach pisanych Troja pojawia się pierwszy raz około 1400 roku przed naszą erą pod hetycką nazwą Wilusa. Była wówczas częścią konfederacji miast stawiających opór Imperium Hetytów. W XIII wieku przed naszą erą miasto zostało sprzymierzeńcem lub wasalem hetyckiego imperium, a jego żołnierze mogli wziąć udział w bitwie pod Kadesz, stoczonej z siłami władcy Egiptu Ramzesa II. Ostatnia wzmianka o mieście w tym okresie pojawia się w pochodzącym z około 1240 roku przed naszą erą liście z Milawaty, w którym hetycki król Tuthalia IV planuje przywrócić zdetronizowanego króla Wilusy. W wiekach ciemnych zasiedlone przez Greków miasto znane było pod nazwą Ilion. Do 479 roku przed naszą erą pozostawało pod kontrolą Persów, a po ich klęsce znalazło się pod wpływem greckiej Miteliny. Następnie Ilion został wyzwolony przez Ateny i dołączył do Związku Delijskiego. W mieście znajdował się ważny ośrodek kultu Ateny Ilias, której świątynię w maju 334 roku przed naszą erą odwiedził Aleksander Wielki. W 311 roku przed naszą erą, w trakcie wojny diadochów, czyli bratobójczych walk prowadzonych po śmierci Aleksandra przez jego generałów, Ilion znalazł się pod kontrolą Antygona Jednookiego, który przejął kontrolę nad większością Azji Mniejszej. W 302 roku przed naszą erą władzę nad miastem przejął Lizymach, któremu przypisuje się powiększenie powierzchni miasta. W 281 roku przed naszą erą Azja Mniejsza i sam Ilion przeszły pod władzę Seleucydów. Rzymska Troja. W czasach rzymskich Ilion pozostawał wiernym sprzymierzeńcem republiki, a następnie cesarstwa. Zniszczone w 85 roku przed naszą erą, w czasie tzw. wojny domowej Sulii, miasto zostało odbudowane w stylu rzymskim. To Troja IX. Nadal pełniąc rolę centrum kultu Ateny Ilias, ku czci której co roku organizowano wielki i kosztowny festiwal. Problemy finansowe miasta zmusiły Lucjusza, Juliusza Cezara, kuzyna Gajusza, do zreformowania święta pod kątem wydatków. W roku 48 przed naszą erą Gacjusz Juliusz Cezar hojnie nagrodził miasto za wieloletnią lojalność wobec Rzymu. Ilion odwiedził sam cesarz
Oktawian August, który w 20 roku przed naszą erą sfinansował przebudowę świątyni Ateny Ilias. Ilion ostatecznie stracił na znaczeniu po powstaniu Konstantynopola w 324 roku naszej ery. Do ostatecznego upadku miasta przyczyniły się trzęsienia ziemi, które zniszczyły rzymską Troję około 180 lat później. Ilion został w dużej mierze wyludniony, ale do X wieku przetrwał jako siedziba biskupstwa. Najnowsze ustalenia wskazują na warstwę siódmą jako najbardziej prawdopodobną Troję homerowską. Zlokalizowanie mitycznego miasta rzuciło nowe światło na podejście do kwestii historyczności Iliady czy Odysei, a także otworzyło nowe pole do interdyscyplinarnej debaty naukowej. Wciąż jednak brakuje dowodów, które wskazywałyby, że wojna grecko-trojańska rzeczywiście miałaby miejsce. Dla portalu histmag.org czytał Wojciech Olej. Jeśli materiał Cię spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz, podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć rzetelną wiedzą historyczną do innych. Histmag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.